dzisiaj spotykamy się już niestety po raz ostatni. Pokażemy Wam, jak się zakłada klatkę bezpieczeństwa, będziemy uruchamiać nasze auto, postaram się zdać licencję wyścigową, albo nie. Będę rejestrował samochód, Anglicy pokażą nam, jak się ścigają w troszeczkę innej klasie. Dzisiaj nie będzie lekcji driftu, ale w zamian za to pokażemy Wam Mistrzostwa Europy w drifcie. I na koniec Bartek podsumuje cały nasz cykl, podsumuje ideę KitKarów i opowie, jak to tam wszystko jest. Teraz, jak widzicie, mamy troszkę to auto rozbebeszone. Ono było wtedy zbebeszone bardziej, teraz jest trochę teges. I będziemy to wszystko teraz skręcać, żeby już było tak na gotowo, prawda? Postaramy się dzisiaj uruchomić silnik, ale zanim to zrobimy, musimy odpowietrzyć hamulce, Znaczy jest to ostatnia rzecz, która nam jest akurat potrzebna w samochodzie, ale przydadzą się. Więc zaczynamy od hamulcy. Odpowiedzialnie hamulców polega na duszeniu hamulca. Już mam dusić? Nie. Dopiero pójdę do tyłu. Najpierw trzeba nalać płynu, tak? Tak. I tu żeśmy sobie pozwolili przygotować wcześniej troszeczkę. Także pierwsze co, to zdejmujemy osłonki. Będziemy odpowietrzać tradycyjną metodą. Zakładamy wężyk. I teraz każemy Arkowi nadusić na pedał hamulca. Szyj. To są generalnie niepotrzebne. Umówmy się, że to w ogóle jest... niepotrzebny. Samochód i tak nie będzie jeździł. Nie mówcie nic Bartkowi, on i tak nie będzie jeździł. To jest niemożliwe. Czy możesz dusić? Duś! Duszę. Trzymaj. Puść. Naduś. No i tak po kolei każde kółko. Zaczynamy oczywiście od najdalszego. Dusisz? Duszę. Trzymaj. Trzymam. Ja! Ale poszło! Hamulce mamy. Mamy liczniki tutaj. Nie psuj. Do ampsów. Licznik do ampsów. Jest również licznik do umów. I jest licznik do celsów. Tylko mocno wciśnięty. Do celsów się nie da wyciągnąć go. Zobacz, jak się trzęsie. Puszcz je, zobacz, jak będą wyglądać w całości. Co to są ampsy w ogóle? Ampery, ładowanie. Aha. Ty z starego typu, w tej chwili masz woltomierz, to jest amperomierz. Tak. Czyli ładowanie, rozładowywanie. Tak. W samochodach wyścigowych jeździsz cały czas na bardzo wysokich obrotach. Gdzie? Co to? Generalnie ja go nie będę sytuacja piłował. Jest... Myślisz, że ja go będę piłował? To jest ukochany samochodzik. Nie będę go piłował na wysokich obrotach. To są trzy najważniejsze twoje wskaźniki. Masz temperaturę wody, masz obrotościomierz i ładowanie. I jeszcze powinno być ciśnienie oleju, ale to na wierzchu będziesz miał taką dużą kontrolkę. A tu będzie stał piesek, który będzie robił tak. On przy dużych prędkościach będzie robił tak. Idealny telemark. A tu już materiał ze zdobywania licencji wyścigowej. Jak widać, licencję pojechałem zdawać na Tor Poznań. Na początku oczywiście formalności, imię, nazwisko, adres, numer prawa jazdy i takie tam. Później wykład teoretyczny, podczas którego były wyjaśniane wszystkie szczegóły dotyczące wyścigowego prowadzenia auta oraz formalności wyścigowych i rygorów, jakim poddawany jest kierowca. Trzeba było tego słuchać, bo potem z tego był egzamin teoretyczny. Podczas wykładu były również omawiane elementy egzaminu praktycznego. Egzaminator mówił, jakie manewry trzeba będzie wykonać i na co będzie zwracał uwagę u kierowców. Oglądaliśmy też filmy instruktażowe. Aha, ważne. Kawa, herbata i ciasteczka do oporu. Jak się kończyły, to donosili. Ćwiczenie tutaj będzie miało za zadanie to, abyście tym samochodem z rollerami przejechali na pierwszym biegu, skręcając kierownicą poprawnie. Pierwszy odważny. Szło mi całkiem nieźle, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne i to, że był to mój pierwszy raz. Z tymi kółeczkami śmiesznymi oczywiście. Tak, z tą kierownicą to rzeczywiście troszkę popelina, ale poćwiczę i będę umiał. Słyszę
a tu już trochę bardziej skomplikowane ćwiczenie na czas i swoimi autami. I jazda po zaśnieżonym torze. Pogoda nas nie rozpieszczała. Po wszystkich egzaminach dostaje się licencję. Serio. No i już mogę się legalnie ścigać. Osoby, które znam, będę informował telefonicznie, że wyjeżdżam na drogę, a reszta ludzi będzie żyła w niepewności. Wspomniana wcześniej firma ERA, do której nazwy ma obecnie prawa Tiger Racing, zajmuje się budową małych, wyścigowych samochodów. Centralnie umieszczony 180-konny silnik, 430 kg masy, jednomiejscowy kokpit, malutka owiewka – to cechy pełnokrwistego samochodu wyścigowego. Sprzedawane w formie zestawów te malutkie bolidy, popularnie nazywane cygarami, są jakby podróżą w czasie do dni, kiedy nie opony, zastępy mechaników czy pieniądze grały główną rolę na torze. Te repliki aut F1 z lat 60. bazujące na silnikach Ford Zetek dają poczucie tamtej atmosfery i wyzwań, jakie były udziałem kierowców takich jak Jim Clark, Graham Hill czy John Surtees. Szybko rosnąca klasa na Wyspach Brytyjskich przyciąga nie tylko młodych adeptów sztuki zwanej wyścigi, ale także ludzi, którzy wiele lat temu brali udział w wyścigach, a swą karierę przerwali właśnie ze względu na rosnące koszty. W przypadku modeli ERA nie tylko cena samego zakupu jest jak na auto wyścigowe stosunkowo niewielka, ale także późniejsza eksploatacja nie wymaga wielu nakładów. Silniki podkręcane tylko w niewielkim stopniu, silne sześciostopniowe skrzynie biegów, układ hamulcowy z Forda Mondeo są elementami, które wydatnie obniżają koszty czekającego nas sezonu. A sezon w Anglii rozpoczyna się z pierwszym dniem słońca w marcu, a do ścigania wystarczy kawałek starego lotniska. Nie ma problemów, wielkich formalności, setek oficjeli. Jest za to grupa zapaleńców i prosty samochód wyścigowy. I właśnie to, a nie jak wszyscy twierdzą pieniądze, sprawia, że sport motorowy u wyspiarzy tak dobrze prosperuje. Od dziecka wpaja się młodym zawodnikom poszanowanie zasad fair play, bezpiecznej jazdy oraz jasnych regulaminów, co skutkuje w późniejszym okresie bezpieczeństwem i kulturą jazdy na cywilnych drogach. I właśnie te cele przyświecają dzisiaj firmie Cieluch, która zaczyna tworzyć klasę hobby replika z produkowanymi na licencji modelami CAT HR. I teraz będę zakładał zbiornik paliwa. Otóż ważną informacją, która powinna Was bardzo zainteresować, jest taka informacja, że zbiornik paliwa do naszego samochodu już jest w zestawie. Tylko jakby do samochodu wyścigowego musi być zbiornik od samochodu seryjnego. W tym celu potrzebuję dwie tuleje aluminiowe typu F74, dwie śruby MZF48, komplet nakrętek, podkładek oraz mitujące zaciski zaciskowe typu RS80. Oczywiście one również są w zestawie, prawda? Proszę się nie przejmować takimi detalami. Wszystko to mówię dla fachowców, żeby nikt nie poczuł się urażony, prawda? Że tu się odbywają jakieś rzeczy, o których nie wiadomo, prawda? Pamiętamy. R84, P19. Gdzie? Tu? Tu. A, tu. Nie z takim hałasem, może wyrzucą stąd. Tu. Tu. I tu. I tu. I tu. I teraz mamy takie coś długie, bez takiego czegoś. To jest to, od dołu mała podkładka, od góry duża. Nawet się rymuje. No, ale klucz, kolego... Tak. On udaje tylko amatora. Ja jestem amatorem. Ja już nie mogę z tobą... Ja bym proponował wziąć ten mały klucz na dół, a duży do góry i kręcić tym małym, będzie szybciej. Widzisz, i właśnie dlatego nie lubię pracować z amatorami. Małym kręć, małym. No, małym kręć, słuchaj. Galoty mam zapięte, co mam kręcić? Tego nie będzie. I nagramy potem teledysk po wszystkim, taki wiek.
Teraz z przodu, z przodu. Teraz podłączamy wąż. Podpinaj. Podpinam. Jak było na licencji? Fajnie. Dużo śniegu. Słyszałem. Dużo śniegu i było trudno, no było trudno, nie oszukujmy się. Wymiksowałem chłopaków, po prostu amatorka straszna, chłopaki. Tak swoją drogą... chłopaki zawodowo jeździli, nie oszukujmy się. Był taki fajny kolega tam z nami na licencji i ciągle się pytał, czy już w kaskach jeździli. Jak jeździliśmy na rollerach, czyli w tym samochodzie, który ma z tyłu kółka jak od wózka do zakupu w centrum handlowym różnym, to też chciał zakładać kask. Potem chciał zakładać kask, jak jeździł na jedynce po śniegu w zwykłym Uno, też chciał kask zakładać. A potem jak mu kazali założyć kask, to był do tego kompletnie nieprzygotowany. Mówi, teraz jedziemy w kaskach. A gościu, tak, w kaskach? Gdzie mam kask? Kask. Tak, to było bardzo ciekawie na licencji. Dokręcone, no to co? Dobra, ja następny etap. Zobaczymy, czy w ogóle zakręci. Dobrze. Jest to dobra koncepcja. Czyli szukamy konewki. Konewki? Tam, tu jest konewka. A nie, to jest od oliwy. Szukajcie, a znajdziecie i się zgubił. Dobrze, ja pójdę tam. Pożyczenie akumulatora wygląda tak. Czy możemy pożyczyć akumulator? To my bierzemy. W sensie konewkę jakąś, żeby wodą zalać. Mamy akumulator. Wypukał jedno wiadro, oleje do drugiego. Ja go zabiję. Arek! Dziękuję bardzo. I lejek. Czyli będziemy zalewać go wodą. A czy nie powinniśmy czasami nalać płynu jemu? Przy pierwszym zalewaniu, ponieważ nie wiemy, czy wszystko jest dobrze skręcone, dlatego po prostu, nie, żeby po prostu nie stracić płynu. Po co ma się wylać płyn na podłogę? Woda, nic się nie stanie ekologicznie i spokojnie. Potem oczywiście, jak silnik się uruchomi, to zlejemy wodę od razu i zalejemy płynem, bo jest lepszy, po prostu ma wyższą temperaturę drzenia. Tak. Czyli na razie wodą. Woda. Teraz co? Teraz go odpalamy. Włączamy plus i próbujemy. Siadasz do środka i będziemy próbowali. To mamy. Podłączam prąd. O, nawet działa. I co? I teraz? To znaczy tak, przez chwilę zawsze po pierwszym podłączeniu, jak mamy całkowicie nową elektrykę, czekamy, czy nic się nie dymi. Aha. Tlen nie dokręcamy na tak zwany fez. Tak? No i patrzymy dalej. Przekręcasz. Ciśnienie oleju jest. Ładowanie się pojawiło, czyli wiemy, że w momencie odpalania będzie działało. Bieg przede wszystkim. Nie, luz. Nie, ręczny. Opuszczony. Podciągnij. I sprzęgłowy się. Tak na wszelki wypadek. No i próbujemy. Do tego momentu nasze auto było jakby budowane tak samo, jak gdybyśmy budowali auto cywilne. A teraz zaczniemy, która jest synonimem samochodu wyścigowego. I Chodź. Przed. Takie jest, widzę miejsce. I w dół. Za daleko. Tu ja tu jest... bardzo z przodu, bo siedzenie się oparło. Aha. O, tak. I tak. I ustawiamy teraz na otwory, dokładnie. Dobrze, przytrzymuj kolanem. Tak, Zuch, popatrz. Chwyć tak. O, tam trzeba tym śrubokrętem ucelować w to oczko i tę śrubę zrobić i już jest. I pozostałe tak samo. Zawsze można sobie pomóc jakimś bolcem. Dobrze. Dobrze. I nakrętka z drugiej strony. I zawsze podkładka. Czyli klateczkę mamy zamontowaną. I za chwileczkę założymy pożywa i ostatecznie będziemy mogli wyjechać na jazdę próbną. Tak. Załóżmy w takim razie tworzywa i... Jazda próbna. Pojeździmy trochę tym autem, no pojeździmy, no proszę cię, no proszę! Przepraszam, troszeczkę się podnieciłem.
Po tych wszystkich lekcjach, które przedstawiliśmy Państwu w ciągu poprzednich 5 odcinków, teraz pokażemy, jak można spożytkować nabyte umiejętności. Organizowane od 1999 roku zawody w randze Mistrzostw Europy na torze Hockenheim przyciągają najlepszych kierowców i najsilniejsze maszyny. W 2004 roku po raz pierwszy na liście zgłoszeń pojawił się polski zawodnik Maciej Polody. Zasady są proste. Każdy ma 3 przejazdy. Jury ocenia najlepszy z nich. Do następnej rundy przechodzi tylko jeden z 3 zawodników, który dalej walczy z jednym z 10 rozstawionych, praktycznie pierwszej dziesiątki zeszłego roku. Drugą rundę wygrywa ten, który zdobędzie lepsze oceny. Trzecia runda, finałowa, to spotkanie 10 najlepszych zawodników. Po raz kolejny każdy ma możliwość, by na 3 okrążeniach pokazać, z jaką gracją potrafi pojechać bokiem. Zaczynają się zawody. Maciek startuje w grupie z jednym z Anglików oraz jakąś płotką. W trzecim podejściu stawia wszystko na jedną kartę. Przed zakrętem wykonuje efektownego Eltonena, obrót o 360 stopni, po czym przy niebywałym wychyleniu karoserii cały zakręt pokonuje na pełnej kontrze. Publiczność szaleje. Jurorzy również są zgodni. 4 oceny maksymalne, czyli 9 dla Maćka. W drugiej rundzie idzie już jak po sznurku. Przed każdą jazdą mrugnięcie długimi, tradycyjny Eltonen, owacje na stojąco. Kto by pomyślał, iż 40 tysięcy widzów będzie szalało na widok 25-letniego samochodu o mocy zaledwie 220 koni mechanicznych? Gdyby nie drugi zawodnik, Szwajcar startujący BMW serii E30, który również zna się na fachu driftingowym. Nie ma wyjścia, będzie dogrywka. Na trybunach wszyscy trzymają kciuki, my oczywiście też. Po chwili już wszystko jasne. Cztery dziewiątki mogą oznaczać tylko zwycięstwo. Maciek Polody pierwszy raz na Hockenheimie wygrywa największe zawody driftingowe Europy. Koniec. Z jednej strony się bardzo cieszę, a z drugiej strony smutno i strasznie. Czego? Kończyliśmy budować, co, idziemy do domu, już nikt nas nie będzie oglądał, nikt nas nie będzie krytykował, nikt nie powie, że jesteśmy nieprofesjonalni. Takie smutne to wszystko. To... Prawda czasu, prawda ekranu. Prawda. Skończyliśmy, teraz czeka nas jeszcze ostatni etap, czyli rejestracja. Mamy auto gotowe, składaliśmy je tutaj dlatego, że no, pomoc generalnie, jeżeli chodzi o profesjonalne drobiazgi typu ustawienie świateł czy ustawienie geometrii. Czy wyważenie kół? To było wszystko takie zawodowe na prawdziwie wysokim poziomie, nie to co my. Byśmy w domu tam grzebali, słuchaj, z miarką, suwmiarką. I tak wygląda po prostu już złożony po prostu samochodzik. No, zajęło nam to 3 tygodnie. Szczerze, budowaliśmy go od świąt. Bożego Narodzenia, nie? Żeby ktoś nie myślał, że o Wielkanocy. Poprzedniej Wielkanocy. Nie było tak źle. Pierwszym była choinka, natomiast w tej chwili mamy... Poważnie, mówię, czy 2 kwietnia jest dzisiaj? Czyli co, no koniec. Koniec. Myślcie o nas ciepło. Bardzo ciepło. Bardzo ciepło. No to po oficjalnym pożegnaniu teraz jeszcze kilka formalnych drobiazgów, które jesteśmy Wam winni. Najpierw badanie techniczne, dzięki któremu będzie można samochód zarejestrować. Nabijanie numerów nadwozia. Sprawdzanie amortyzatorów. I hamulców. A rączki mam tu. I ustawiamy światła. Badanie techniczne nasz kitkar przeszedł bez zastrzeżeń i można już go zarejestrować.
A skoro rejestracja, to urząd. A skoro urząd, to wydział komunikacji. A skoro wydział komunikacji, to... Przede wszystkim w Polsce brakuje nam czegoś takiego jak porządny, sportowy samochód. Wszystko co przychodzi do nas to są potwornie drogie i bardzo luksusowe samochody. Pewnego dnia po prostu stwierdziłem, że bez sensu jest pracować w taki sposób jak pracowali wszyscy, czyli wytwarzać coś dla firm zachodnich, a stwierdziliśmy, że będziemy produkować mały sportowy roadster. Jest on co prawda na licencji brytyjskiej, ale to gwarantuje nam bardzo dobrą i wysoką technologiczną jakość całego produktu. Przede wszystkim muszę tutaj podziękować wszystkim, którzy jeździli tym samochodzikiem i bawili się podczas całego robienia programu. Mamy w tej chwili całe grono klientów. Rzesza ta powiększa się właściwie w każdym miesiącu. Zakładany w tej chwili jest klub i to wszystko powoduje, że parokrotnie w roku spotykamy się na różnego rodzaju zlotach, na różnego rodzaju spotkaniach. Zrzeszamy nie tylko właścicieli samochodów Tiger, zrzeszamy też wszelkich maniaków motoryzacyjnych. Jako klub, jako firma staramy się rozwinąć to. Staramy się dokonać jakiegoś takich spotkań bardziej rodzinnych. Przyjeżdżają całe rodziny, przyjeżdżają różne samochody. Generalnie zazwyczaj taki zlot to są dwa dni zabawy. Pierwszego dnia to są próby tutaj na torze w Bednarach. To jest prywatne centrum, które generalnie nadaje się bardzo dobrze do właśnie tego typu jazd, do tego typu zabaw, gdzie jest bezpiecznie. To centrum tutaj udostępnia nam olbrzymi plac, cały sprzęt potrzebny do dobrej i bezpiecznej zabawy. Co jeszcze? No samochodziki generalnie są bardzo sympatyczne i jest to pewnego rodzaju sposób na życie. Jeżeli ktoś chce coś sobie zmienić i naprawdę nie chce jeździć motocyklem, chce czegoś bezpieczniejszego, to jest to rzeczywiście no, bardzo dobra opcja. Nazywamy to bezpiecznymi motocyklami, dlatego że nie zabezpiecza on tak jak Mercedes klasy S, ale pozwala na poczucie tego samego pędu powietrza, tej samej wolności, którą daje każdy motocykl, bo to głównie jest argumentem wśród motocyklistów. A ma tą dodatkową zaletę, że ma 4 koła, że można zawsze założyć do niego dach i po prostu poszaleć. Jest przedłużeniem ciała. W czasie jazdy czujemy to wszystko, co powinniśmy czuć, czyli każde drgnięcie na drodze, każdy ruch kierownicą, to wszystko po prostu kierowca odczuwa. Nie pozostaje oddzielony od samochodu, od drogi elektroniką, która jego kontroluje. Tutaj każdy błąd, każda jakakolwiek pomyłka to jest konsekwencja już potem bezpośrednio w prowadzeniu się samochodu, tym, jak to auto będzie jechać na zakręcie. No i jest to przede wszystkim auto dla bardzo wymagających, ponieważ mistrzowie prostej bardzo szybko przekonują się, jak małe umiejętności posiadają, szczególnie w mieście, po zakrętach, na wąskich drogach, szczególnie na drogach górskich. Sztuką jest właśnie kręcenie zakrętów i to widzieliśmy tutaj. A tak to nasze cacuszko jeździ. No i te ręce. Chłopaki pozwolili mi troszkę poszaleć, ale tylko na drogach osiedlowych, bo widzieli cały materiał ze zdawania licencji wyścigowej. Bawiłem się świetnie. Na drogę publiczną w ruchu ulicznym wyjechał Bartek, jako bardziej doświadczony i tym samym rozsądniejszy. Auto robi wrażenie, prawda? To teraz można już podskoczyć po te bułki na śniadanie, po które wyszedłem 3 miesiące temu i wróciłem z samochodem do poskładania.
Do zobaczenia na drodze. Już jest? Tak, już jest. Ja detal, jak mnie słyszysz? Detal, detal. A. Czyli pączek był dzisiaj na śniadanie. Pękło. Nic nie mówię. Oni nawet tego nie widzą. Żegnamy się. Do widzenia. Myślcie o nas ciepło.